Witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się po tygodniowej przerwie, żeby zrobić drugi przegląd w moich ulach. Jak widać po aktywności z zewnątrz, pszczoły pracują. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradziły przez ten ostatni tydzień. Pogoda była w kratkę, więc zobaczymy, co tam udało im się zrobić do tej pory. Mam nadzieję, że pierwszy korpus jest odbudowany na tyle, że będę mógł dzisiaj dostawić kolejne korpusy gniazdowe, ale co będzie, to za chwilę zobaczymy. Dziękuję jednocześnie tym wszystkim, którzy oglądają moje filmy i bardzo serdecznie pozdrawiam nie tylko pszczelarzy amatorów w Ameryce, ale również i w Polsce i w innych krajach. Szczególnie pozdrawiam tych pszczelarzy z forum Pasieka Ambrozja, którzy udzielają mi bardzo cennych rad i za te cenne rady i komentarze bardzo Wam wszystkim dziękuję i proszę o kolejne. Tak jak już zdążyłem zauważyć, pszczoły nie używają ciasta, które im podałem. Nie potrzebują go prawdopodobnie, więc zabierzemy im to ciasto i właściwie pozbędziemy się go na dobre. Nie będziemy go już więcej używać. Troszeczkę syropu zostało w podkarmiaczce, ale też chyba nie widzę większego sensu, żeby im podawać. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało, jak otworzymy ul. No, ul jest dosyć dobrze zaklejony. Prawdopodobnie pszczoły też przykleiły, przywyskowały pokrywę bardzo silnie. No i zobaczymy, co się dzieje w naszym ulu. Skrajne ramki nieodbudowane w ogóle. Więc nie wiem, czy będzie sens założyć kolejny korpus do tego ula, bo raz, dwa, trzy ramki prawie puste.
Tu w większości syrop, tutaj prawie nic. Tutaj prawie ramka odbudowana. Widać, że już nawet zasklepiona częściowo. Większość ramki to złożone jajka, jak widzę. Z tej strony pokarm. Przypuszczam, że część nektaru, część syropu, który pszczołom podawałem. Sprawdzamy kolejną ramkę. Tutaj również jest nektar zasklepiony, ale widzę też jajka i larwy w kilku stadiach. Nawet już zasklepiony czerw jest. Tutaj również jajka, larwy, czerw zasklepiony, jak widać. Czyli ul pracuje dosyć dobrze. Tutaj również jest sporo czerwiu zasklepionego. Tutaj to samo. W tych pustych oczkach jest też, widzę larwy lub jajka, są włożone. Dziwię się tylko, dlaczego pszczoły nie chcą przechodzić do kolejnych ramek. Może to jest kwestia pogody. Tutaj również czerw. Trochę pyłku, trochę pokarmu. Bardzo dużo pyłku z tej strony. I również czerw. Bardzo piękny. Zobaczymy kolejną rameczkę. Bardzo ładna ramka, mnóstwo larw, mnóstwo pyłku, trochę pokarmu. Tutaj prawie cała ramka z pyłkiem, na dole trochę czerwiu niezasklepionego. No i ostatnia ramka. Ta jest dosyć ciężka. Większość nektar i pyłek. Tutaj również nektar i pyłek. Tak więc po 2 tygodniach okazuje się, że rodzina ma wystarczająco dużo zapasów, żeby karmić swoje potomstwo. Larw jest dużo. Czerw już jest częściowo zasklepiony, więc już całkiem niedługo będziemy mogli się spodziewać znacznego powiększenia tej rodziny.
ponieważ temperatury się zrobiły dosyć ciepłe teraz, widzę, że pszczoły sobie całkiem dobrze radzą w tych temperaturach, jakie mamy obecnie w naszej okolicy. To otworzę im dennicę, bo przez te kilka dni była zamknięta. Obawiałem się po prostu, że będzie im za zimno. Ale jednak pszczoły sobie całkiem dobrze radzą z temperaturami. Muszę trochę zabrać tego wosku, bo one przyklejają mi pokrywę tym woskiem. No dobrze, zostawimy tak jak jest, bardzo pięknie. No ale korpusu jeszcze nie założymy kolejnego. Nie wiem, czy zrobię dobrze, czy źle, ale nie wydaje mi się, żeby pszczoły przy tak małej rodzinie potrzebowały jeszcze kolejny korpus, bo są właściwie 4 ramki z 10 całkowicie niezagospodarowane. Potrzebują po prostu wzmocnić rodzinę, żeby wychowały się pszczoły woszczarki, które będą budowały wosk. Zostawimy je tak jak są. Nie będziemy już dawać im podkarmiaczki. No, idźcie sobie. Na dennicy jest tylko pyłek, trochę wosku, jakieś części pszczół. Nic szczególnego nie widzę, co by było jakimś złym znakiem. No i przejdziemy do kolejnego ula. Tutaj sytuacja jest podobna z ciastem. Podkarmiaczka pusta również. Mam nadzieję, że też nie będę musiał podawać podkarmiaczki jeszcze raz tutaj. Ciasto zabieramy, jest zbyteczne. Ramki są sklejone również. To jest ul, który, jak wspominałem wcześniej, jest ulem eksperymentalnym. Ma wszystkie ramki założone z komórką 4.9.
Bardzo mnie interesuje, jak właśnie ten ul sobie radzi. Wszystko zaklejone woskiem. Dosyć mocno. No to sprawdźmy. Zewnętrzne ramki niezbyt odbudowane. Chociaż nie powiem, kręcą się tutaj pszczoły chyba bardziej niż w tym pierwszym ulu. Zobaczymy, co dalej. No tak jakby zaczęła się odbudowa. Tutaj, jak widzę, wszystko zalane syropem albo nektarem. Już to wie. Ale z odbudowywaniem to jest też dosyć kiepsko. Tutaj w większości nektar, trochę pyłku. Nektar już nawet zasklepiony. Ale z jajeczek to tylko parę sztuk. Niewiele tu widzę. Tutaj no jest trochę jajek, większość nektar i pyłek. Trochę widać malutkich larw. Niewiele. No i widać, że jest sporo czerwiu trutowego. Co niezbyt mi się podoba, chociaż na pewno jest potrzebny. Widać tutaj. To jest takie dosyć dziwne. Chociaż jest sporo larw i sporo jajek. Ciekaw jestem, dlaczego tak się dzieje. Tutaj również bardzo nierówno odbudowywana jest ta komórka 4.9. Może przez to są te pomyłki pszczół i tworzą czerw komórki trutowe. No bo tak to wygląda chyba w sumie. A może nie dają sobie rady na tej małej komórce i po prostu kaleczą normalne komórki. Trudno mi powiedzieć. Tutaj jest pyłek w większości. Troszeczkę jajeczek, niewiele. Tu w większości pyłek.
No bardzo interesujące. To jest, że tak powiem, mój ul eksperymentalny. Na tej komórce 4.9. Jak na razie pierwsze pokolenie tych pszczół, a nie za bardzo odbudowuję ją. Mimo że nie pozostawiłem im żadnego wyjścia, więc trudno mi powiedzieć, co będzie dalej. Tutaj w większości pyłek i nektar, właściwie cała ramka załadowana. No zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie czerw jest, jajka są. Jak to będzie wyglądało później, zobaczymy. Do pewnego momentu odbudowują pięknie, póki jeszcze komórki są niewysokie. Ale jak się robią troszkę głębsze, to już się zaczynają schody. I to chyba dosłownie dla tych pszczół zaczynają się schody z odbudowywaniem tej komórki 4.9. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej będzie postępować. Tutaj również chyba jak na razie nie będzie potrzeby dokładania, może jeszcze przez tydzień, kolejnych korpusów. Nie jest gniazdo tak odbudowane, żebym dokładał kolejny korpus dla coraz słabszej rodziny, ponieważ jeszcze młode pszczoły się nie rodzą, więc z dnia na dzień oryginalnych pszczół jest coraz mniej, więc zostawimy je tak jak jest. Muszę zebrać tylko trochę tego wosku z dzikiej zabudowy, bo mi zakleja pokrywę, czy jak to się nazywa w Polsce, powałka. Czasami tracę trochę orientację w tym nazewnictwie, ponieważ tutaj muszę wszystko czytać po angielsku, uczyć się terminologii angielskiej, a w tej terminologii angielskiej zupełnie inne nazwy występują. Oczywiście to samo znaczą, ale co innego trzeba mówić. A po polsku jest jeszcze inaczej. No dobrze. Zamkniemy. Nie będziemy już dodawać im syropu. Niech sobie noszą pszczoły to, co znajdą. Tutaj czerwiu jest niewiele. Niewiele jest zasklepionego. Prawdopodobnie, no właściwie chyba na pewno przez komórkę 4.9 rozwój tej rodziny jest znacznie opóźniony, ale to nic. Takie było moje założenie, poeksperymentować troszeczkę z komórką 4.9 i to na całej linii od razu, bez zmieniania rozmiaru pszczół stopniowo, tylko od razu przejście na małą komórkę. Może pierwsze pokolenie, które się wygryzie
z tej małej komórki będzie już sobie lepiej radziło z budową. Zobaczymy. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego ula. Identyczna sytuacja. Ciasto nieruszone. No tutaj widzimy, że tak się spodobało moim pszczołom, że zaczęły dziką zabudowę. Widać jakiś plasterek wosku, już nawet chyba z syropem albo z nektarem przyczepiony. Ciekawe, to by oznaczało, że ten ul jest znacznie silniejszy niż inne. Za chwilę zobaczymy. Ciasto zabierzemy. Niepotrzebne jest absolutnie. Moim pszczołom nie smakuje. No, zaklejony jest całkiem nieźle. Wygląda na to, że to będzie jedyny ul, do którego będę mógł dzisiaj dołożyć kolejny korpus ramek. Już teraz mogę to powiedzieć. Tak, bo już się nawet zaczęła zabudowa zewnętrznych ramek. Ta jeszcze jest nieruszona w ogóle, ale już następne są zabudowywane. Tu jest mnóstwo nektaru, troszkę pyłku, z tej strony to samo. Tutaj też nektar. Większość ramki to są jajeczka. Tutaj pięknie zasklepiony nektar. Troszkę pyłku. Większość ramki jajka. Bardzo pięknie to wygląda. Bardzo piękne larwy. Tutaj mnóstwo jajeczek. Zasklepiony pokarm. No, muszę przyznać, że ta rodzina jest bardzo, bardzo silna. No i śliczna rameczka z zasklepionym czerwiem. Z tej strony identyczna sytuacja. Zasklepiony czerw. Poza tym mnóstwo larw. Bardzo pięknie to wygląda.
Tutaj również czerw zasklepiony. Tutaj to samo, trochę pokarmu na brzegach. Typowy wygląd ramki, podkówka. Mnóstwo czerwiu, trochę pokarmu. Tutaj dużo pyłku, czerw i pokarm. Tutaj większość pyłek. Tutaj prawie cała ramka pyłku, na brzegach tylko trochę pokarmu. Ta rameczka dosyć ciężka. Pyłek i pokarm z każdej strony. Fantastycznie. Bardzo pięknie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Ten ul rzeczywiście zasługuje na to, żeby powiększyć im gniazdo, dodając kolejny korpus. Bo widzę, że poradzi sobie z powiększaniem gniazda. Musimy tylko zrobić jeden trik przy powiększaniu gniazda. Musimy zmusić pszczoły do tego, żeby przeniosły się i zaczęły budować piętro wyżej. Przynajmniej część z nich. Zaraz to zrobimy. Mam przygotowany dodatkowy korpus. Wyciągniemy jedną rameczkę z korpusu i wyjmiemy jedną z ramek, która, no właśnie, szkoda, że nie zapamiętałem, która ma niezasklepiony czerw. To jest ta ramka na przykład. I włożymy ją tutaj w środek. Włożymy tą rameczkę tutaj. A tą pustą włożymy z brzegu. Właściwie powinienem ją włożyć tutaj bardziej w środek, ale nie będę tego robił, bo to by rozdzieliło bardzo gniazdo. Są różne metody, różnie tutaj pszczelarze doradzają, jak to robić, ale myślę, że tak będzie też dobrze. Włożymy ostatnią rameczkę. Tak. Niech sobie tutaj dalej budują. I mam nadzieję, że ten trik z przeniesieniem ramki z niezasklepionym czerwiem do górnego korpusu spowoduje, że pszczoły chętniej będą przechodziły do górnego korpusu i zabudowywały go, ponieważ będą czuły ten czerw u góry.
Okej. Wygląda bardzo dobrze. Pozbędziemy się jak zwykle dzikiej zabudowy stąd. Wygląda dobrze. Tu będziemy musieli też troszeczkę ściąć i zamkniemy. No i tak jak w poprzednich dwóch ulach wyjmiemy dennicę. Tylko fragmenty wosku, troszeczkę pyłku, nic więcej. Wygląda to dobrze. No i zamkniemy ul. A nie, to już nam niepotrzebne jest rzeczywiście. Daszek. Ponieważ jest dosyć gorąco i pszczoły dosyć dobrze pracują, będę musiał otworzyć bardziej wylotki. Może to namówi resztę pszczół w tych słabszych ulach do pracy na ramkach, których jeszcze nie zdążyły odbudować. No i tak wyglądał przegląd drugi moich uli po ich instalacji 2 tygodnie temu. Jak widzieliście, 3 rodziny, wszystkie 3 rodziny rozwijają się bardzo różnie. Jest to bardzo dobra lekcja dla początkujących pszczelarzy, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z pszczołami, że najlepiej jest zacząć od 2-3 uli, żeby mieć jako takie porównanie, jak pszczoły sobie radzą, jak pracują, bo wtedy widać, te pracują lepiej, te troszeczkę słabiej, tym może trzeba coś pomóc, tamtym może nie. I to widać po dzisiejszym przeglądzie. Miałem nadzieję, że wszystkie będą silne na tyle, że dostawię im kolejny korpus, ale na razie tylko jeden był wystarczająco silny, żeby dołożyć mu kolejny korpus. Czy miałem rację? Oczywiście okaże się w przyszłości. Także jak na razie to tyle z mojej malutkiej pasieki. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję. No i do zobaczenia następnym razem, prawdopodobnie za tydzień. Cześć!